Als fraktionsloser Kollege spricht jetzt für eine Minute Janusz Korwin-Mikke, bitte. Panie Przewodniczący, słucham tej dyskusji z ogromnym rozbawieniem, bo Unia Europejska narzuca państwom członkowskim masę kretynizmów, masę zupełnie idiotycznych ustaw, a jak raz usiłuje narzucić coś rozsądnego, to słyszę głosy, że to jest skandal, że demokracja musi się ugiąć przed tym, że 2 razy 2 równa się 4. My demokratycznie chcemy sobie uchwalać dług, prawda? Ale kto nam narzuca? Unia Europejska, której bank centralny drukuje fałszywe pieniądze, którymi, nawiasem mówiąc, płaci nam również nasze pensje, prawda? Drukuje te pieniądze bez opamiętania, fałszując oczywiście monetę. I Unia Europejska nam to... Proszę Państwa, powiem sobie jasno, przez cały XIX wiek była deflacja, a nie inflacja i był rozwój. Nie ma co się tego obawiać. Nie ma co się tego obawiać, że dyscyplina finansowa spowoduje zastój gospodarczy. To nie dyscyplina finansowa, tylko socjalizm hamuje rozwój gospodarczy. Państwo chcecie zachować socjalizm, bo większość tego chce. Pamiętajmy jasno, że głupich jest więcej niż mądrych. Dopóki mamy demokrację, nie będzie nic rozsądnego wprowadzone. Dziękuję za uwagę.